Witam Państwa serdecznie, nazywam się Piotrek Głogowski, jestem z Agrobardu. Znajdujemy się na plantacji u naszego klienta. Nabył u nas 3 lata temu opryskiwacz Fede. Po tym okresie użytkowania klient jest bardzo zadowolony z maszyny, którą mu dostarczyliśmy. Maszyna jest bardzo nowoczesna, sterowana z tableta, z pełnym GPS-em, archiwizacją zabiegów i mapowaniem samych przejazdów. 3 lata temu, więc wyprzedziliśmy trochę czas, tak? Dopiero dzisiaj na dobrą sprawę na polskim rynku tego typu rozwiązania zostają wprowadzane. Wyposażenie opryskiwacza na życzenie klienta, odwrócony ciąg powietrza, 11 dysz na stronę, bardzo duża wydajność powietrza, 90 metrów sześciennych na godzinę. Tu jest taki wyjątkowy gadżet, jeżeli chodzi o rozwiązanie w samej kolumnie, kierowanie po strumieniem powietrza, żeby dystrybucja odbywała się równo na lewą i prawą stronę, jest zrobiona przed samym wentylatorem. Kierownice są umieszczone przed wentylatorem, natomiast dopiero za jest sam wentylator i później już bezpośredni wylot tego powietrza poprzez tutaj dyfuzory w kolumnie. Natomiast nie są tutaj, nie jest to powietrze niczym hamowane, jest jak gdyby swobodnie wydmuchiwane, co powoduje mniejsze zużycie paliwa i zapotrzebowanie na moc. Oczywiście beczka poliuretanowa, czyli czysta, ta beczka się nie zabrudza, nie zanieczyszcza. Po 3 latach użytkowania, tak jak widać, ona jest zupełnie jak nowa. W środku nie ma ani jednego takiego naklejonego zabrudzenia. W komplektacji na polski rynek, tak jak zawsze, szerokie koła. Oczywiście duży filtr sawny z dużą powierzchnią. Oczywiście z tą możliwością czyszczenia bez opróżniania beczki. Możemy to zrobić na pełnej beczce w każdym momencie. Z ważnym gadżetem na pewno jest dyszel typu V. Oczywiście z tym kopiowaniem skrętu, czyli trzymaniem śladu przejazdu za ciągnikiem. Boczny rozwadniacz opryskiwacza jest usytuowany z lewej strony. Jego bardzo łatwa obsługa oraz wysokość. Wysokość na wysokości kolana, co nam gwarantuje bez wysiłku zastosowanie tutaj samych środków, jak i nawozów. Wiemy, że dzisiaj nawozów stosujemy bardzo dużo i coraz częściej, tak? Obsługa bardzo prosta, klapa, zawór. Wtedy mamy tutaj cyrkulację, dozujemy tu środek, który jest ciągle pobierany. Możemy tutaj sypać nieskończone ilości tego środka. Na koniec kolejny zawór, opróżnianie, czyli wtedy ten zbiornik nam się opróżnia. Tu mamy jeszcze taką wirową głowicę do spłukiwania butelek. Oczywiście trzeci dodatkowy zbiornik do mycia rąk, jak również zbiornik czystej wody do mycia samej instalacji opryskiwacza i zbiornika. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę Państwa na samą konstrukcję kolumny. Kolumna jest specjalnie opracowana i jest kolumną uniwersalną. Mamy tutaj na górze kolumny takie klapki do dystrybucji jak gdyby wysokości samego wypryskiwanego środka. Możemy te klapy podnieść w górę i możemy pryskać nad przejazdem nawet 180 stopni, co gwarantuje uniwersalność zastosowania tego opryskiwacza w sadach nie tylko jabłkowych, wiśniowych, śliwkowych, ale również czereśniowych, gdzie bardzo często zdarza się tak, że czereśnie nad przejazdem u góry się łączą. Sama konstrukcja wentylatora, tak, kolumna gdzieś tam 220, 11 dysz na stronę, odwrócony ciąg powietrza, czyli zasysane z przodu, kierowanie powietrza przed wentylatorem, co powoduje dystrybucję tego powietrza równomierną na lewą i prawą stronę, przy jednoczesnym niehamowaniu samego wyprodukowanego powietrza przez wentylator. Za wentylatorem to powietrze wylatuje już swobodnie na drzewa, nie jest w żaden sposób hamowane. Jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania, służę odpowiedzią. Nazywam się Piotrek Głogowski, Agrobard, mój numer 508 095 407.